Witam. Dzień dobry. Jak zdrowie? Dobrze, że pytasz. Nie wiem, jak zdrowie. Przez cały wyjazd to w człowieku o klockach, nie? Się marzyło. Ogólnie uważałem się za narciarza do momentu, kiedy nie wjechał ten. Byłem z drugi raz na nartach. No i tutaj pierwszego dnia, no to już jakoś tak się nauczyłem hamować. Było spoko, nie? Wszystko spoko, bo tam Hopok się nazywał zjazd. Mam magnes. Kupiłem go na 2048 metrach, bo na samej górze można było kupić. Mam taki ten. Ja wam pokażę widok stamtąd. I pak to było wysoko. 2 km nad tym. I stąd się zjeżdżało na sam dół, nie? Mega wysoko. No, ja stamtąd miałem zjechać. Tak, to. No i tu to zdjęcie i patrz na to. To jest chyba identyczna trasa. Tylko że tu nie jest trasa. Trasa się zaczyna tutaj, nie? Tu się zaczyna trasa. Ja tu zaspoileruję wam w zaspie już, nie? Patrz na to. Człowieku, lecisz w dół. Patrz na to. Ja skręcać nie potrafię, hamować ledwo. Lód sam, kurwa, tu. Ale widoki ładne były. Tu, o, ten zakręt, to pamiętam. Tu wylądowałem. Oh, yeah. W takiej zaspie tu. Ogólnie problem był taki, że obawiałem się, że nie wyhamuję. I ogólnie jakbym spadł, no to nara, nie? O, tu chyba najlepszy zjazd był. Tu było łączenie dwóch zjazdów. Patrzcie na ten zakręt. Łączenie dwóch zjazdów. To była trasa czarna, to była niebieska. To zamiast skręcić, przepiłem się tu i tu gdzieś wylądowałem, nie? I kurwa tyłem dojechałem tu z powrotem. Tutaj powiem wam tak, tu już mi było kurwa obojętne. O, to jest najlepszy. To był kolejny zjazd taki, gdzie było łączenie. Pokażę wam to stąd. Jak się wjebałem tu, spadłem tu, nie odczepiły mi się narty. Ja już stwierdziłem, że pierdolę te narty, wspinam się na górę i se wejdę na górę. Zciągam narty i człowieku, dotąd śnieg mnie zajebał, nie? Bo nie był jakiś ubity i dotąd... Mówię, chuj, człowieku, trzy kroki zrobię do przodu, ja już znikam, nie? Ja już znikam, nikogo tam nie ma, ludzie się na mnie patrzą jak na dziwaka. O, a ja tutaj, stąd stwierdziłem, że nie jadę dalej i zjechałem se tutaj. To jak zjeżdżasz, to możesz windą zjechać na dół i patrz na to. To nie wydaje się strome, ale to kurwa nie chodzi nawet o stromość. Człowieku, tu dalej jest rampa i wypadasz po prostu poza górę, nie? Jak mu zahamuje. Więc Remo... Zrobił najlepszą rzecz na świecie, ściągnął narty i chciał zejść na nogach, kurwa. Nie róbcie nigdy tak więcej, nie? Nigdy to nie wyjdzie. Wyjebałem się na dupę, zjechałem połowę dupą, plecy mnie bolały. Drugą połowę mordą dojechałem. Wylądowałem tu, zjechałem sobie na dół, tyle było z mojego zjazdu. Ale sam początek, pierwszy dzień, później sobie jeździłem na dole, było fajnie już, nie? Więc tyle było z nart. Narty ciekawe, nie? Narty ciekawy sport. Na głęboką wodę. Ogólnie myślałem, że już potrafię wszystko, nie? Tylko, że wstaję i to był chyba, wydaje mi się, taki dzień, że po prostu nie wiedziałem, jak się skręca. Dnia poprzedniego potrafiłem, nie? A, słuchajcie to. W Norwegii ma być minus 24 stopnie, nie? My wstajemy na tą Słowację. Odczuwalna minus 19, normalna 17 stopni na minusie. Człowieku, ja wychodzę, uzbrojony w podwójne wszystko i człowieku, zamarzam, nie? Człowieku, telepię się cały, nie wiem co zrobić ze sobą, człowieku, rozgrzewka, szybka, nie? Więc ja nie wiem, jak będzie w Norwegii, jak my mamy, kurwa, zero sportu, tylko stać w miejscu i patrzeć na spławik, nie? Więc nie wiem, jak to będzie wyglądać. Idziemy, co się dzieje tutaj na świecie. Kto to tu, kurwa, zbudował? I kto mi górę przejmuje? Okej, dobra, zaraz się tym zajmiemy. Dobra, sprawdźmy, co tutaj się odjebało. Co jest, kurwa? Przecież to miała być moja góra, kurwa, miałem się tu pobudować. Nie no, nie wygląda źle, jest spoko. Dobre osiedle się zrobiło. Póki, kurwa, jeżeli to jest czyjś dom, no to ten dom idzie w niepamięć, nie? Góra jest cała moja. Ale szczerze, bardzo ładna ten, bardzo ładna wioska, nie? Każdy utrzymał klimat świąteczny, każdy w takim ten. Ładne domki, turniej budowania jakiś zrobimy. Pa, tu jaka chata, porozwijana, tu zobacz jaki ten. Ładnie to wygląda, nie ma takich sklepowisk, nie? No i zajebiście, to się nazywa podatek. Tak, to, dokładnie tak to ma super, super, już uzbrojony, zobacz. Wyglądam jak Mikołaj taki uzbrojony. Czas gry. Chłop dwa... Serwer ma 3 dni, a chłopy mają 2 dni online time'u, nie? To dobre są zawodniki. No to idziemy budować, ty, bo to trzeba ładnie rozwinąć. No trzeba na górze coś zrobić, nie? Więc nie wiem, czy tego terenu w ogóle nie usnąć i drewna nie zdobyć. Bo tu nigdzie prawie drewna nie ma. O, tu co? No i super, ty! Ja nic kompletnie nie musiałem robić, nie? Przejmujemy ten domek. Nie wiadomo, czy jest... Przyjmuję go. Wszystko mi się podoba. Dobra, musisz się dowiedzieć, co to jest na górze, bo to eksmisja. O, zombiak z jabłkiem. Zapierdala do chaty komuś. Dobra, no i co to jest? Sprawdźmy to. Okej.
Nie, no to, a tu nikt nie mieszka, to jest po prostu ktoś sobie zrobił taką bazę, nie? Nie bimy tymi śnieżkami. No i teraz to jakoś zaczyna wyglądać. Idziemy dokończyć nasz mur. No nie. No dobra. O! Zajebiście! No to teraz diamenciki to tak będą wpadać. Pyk, pyk, pyk. No i tyle terenu jest moje. Co sądzicie? Mega mądre. Ty, ja myślałem, że brzydziej tu będzie i myślałem, że kury mi ktoś zbije. A tutaj taki luzek. Ładne te domki sobie ludzie zrobili. Fajnie tu. Co tu się kurwa bije? Spierdalaj stąd, kurwa. Ile ci można kurwa tu. Gdzieś mi ludzi kurwa. Pod domem cały czas mnie wkurwiać. Stary, nie wskakuj tylko tak. Hale bam bam! Hale bam bam! O chuj tu chodzi? Kurwa, nie rzucaj tymi jajkami, bo. Ale mi wkurwiacie już! Idźcie stąd, kurwa, wszyscy! Wypierdalać! Bo kurwa nie da się wytrzymać! Domek chce mieć sam! Śmierdalaj! Kurwa, no, zero spokoju! Zabieram to i chuj! Uciekaj stąd, kurwa, moje! Ty kurwa. Złodzieju, kurwa. Co? Opie! Masz. Dobra, bawcie się, ale nie moim kosztem, tak? Rzuć ktoś jeszcze raz śnieżką albo tymi jajkami mi pod domem, to ma bana. Koniec, człowieku, tu padło krótko. Krótko. Wszędzie mi te kuraki jeszcze, kukuryku. Kurwa, chcę se pograć! Będzie mi pod kółkiem, łaził i go jebnę niechcący. Chcę dzisiaj tylko pograć. Nie. Dajcie mi kurwa spokój. 3 dni nie byłem na komputerze. Chcę se dzisiaj poklikać, pobudować. To możemy zrobić ładniej. To już jest w górze, prawda? Tak, to te świnki trzeba przenieść. Kurczaki też. Tu w ogóle to rozszerzyć trzeba. Idą wszystkie. Dobra, nice. Dobra. No wy nie zdążyłyście wejść. Ale dzisiaj misji do zrobienia, nie? Chociaż tym nawet mogę już kopać, bo to szybciej się to skopie chociaż. To, ej, ale to można zostawić w sumie i zrobić tu taki przedpokój, nie? Dotąd. Ja uważam, że jestem geniuszem budowlanym. Jakie gówno? Zobaczycie, jak to będzie wyglądać później. Tu nie będzie tego kobla. Tylko na razie nie mam tego drewna. To będzie drewno. Wszystko będzie z drewna. Wygląda jak klat z kobla. Stary, pokaż, gdzie mieszkasz, kurwa, w jakiej kamienicy. Wyślij mi zdjęcie, kurwa, klatki swojej. A dopiero coś później mów, że coś jak gówno wygląda. No i to będzie takie moje królestwo. Zamknięte królestwo, a tu obok jest ta. Ten, chłopi mieszkają. A tu będzie jeszcze kolejna wieża. Nie chujnia, byłoby lepiej tylko kurwa wybudowali tu wszędzie jakieś pomyje ludzie. Ale czemu to wyzywacie, jak to wygląda super? Jest to mega eleganckie. Kurwa tyś. Wypadł mi stąd kurwa. Czy zaraz eksmisja. Dobra, jest pro. No nie gadajcie, że to brzydko wygląda, bo tutaj to też będzie cały pałac mój, cały mój dwór tu będzie. A oni niech sobie tam mieszkają wokół. Mega to będzie fajny dwór. Teraz tam podlecę i naprawdę będzie 20 graczy mniej na serwerze dzisiaj. Ale to będzie dobrze wyglądać, coś czuję. A wy nadal się wyśmiewacie z moich budowli. Ale zobaczymy, co powiecie, jak zrobię ładnie. Nie, no wy się możecie na tym czacie kłócić, że brzydko buduję, ale zobaczycie. Zobaczymy, kto będzie ten. Kto będzie sobie zęby z zazdrości obgryzł, jaki domek mam ładny. I tu będzie taki dworek. Dobra, teraz już to nabiera sensu, jak to będzie wyglądać. Jednak tutaj zrobimy taki przedsionek. To najwyżej się coś jeszcze zrobi, ty. No bo tu można zrobić na luzie jeszcze takie drugie piętro. Jakie to będzie dobre! Dobra, teraz to już bez podjazdu jesteście, hejterzy. Kurwa, idź stąd, bo cię zbanuję. Stary, jak cię przez kolejne 10 minut zobaczę chociaż raz na oczy, to koniec. Dobra, załóżmy, że to jest skończone, tak? Będą tu bazy, będzie git. Ty, no to wejście z. Raz, dwa, trzy, siedem, osiem. Ale idealnie! No! Tak, to jest baza. Proszę zobaczyć jaka. Co prawda, start serwera był 3 dni temu. I mnie nie było 2 dni, no to ludzie już mają bazy, ale moja dopiero nabiera kolorytu, nie?
Nie no, ładnie. I co wy się śmialiście, że to brzydko wygląda? Super to zaczyna wyglądać. No nie gadajcie, że to źle wygląda, nie? Tylko irytuje mnie ten kamieniołom tu. Dlatego mówiłem, żebyście się kurwa obok mnie nie budowali. Mam moje miejsce w moim siedzibie i mi kurwa na chuj tu tyle tego kurwa robisz pod tą ziemią. Chyba se kurwa żarty ci... Dobra, może być, za te 4 diaksy możesz zostać. Powiem tak, czad, jeszcze nie wszystko stracone. To można super rozwinąć jeszcze tu. No ale te... O wiele ładniejszy jest ten kobyl. Jakby tak całość zrobić, to będą takie ogromne mury. Ej, dobra, nabiera to kolorytu. Cały czas wygląda to już coraz lepiej. Z każdą sekundą zaczynam bardziej rozumieć fenomen tej bazy. Tylko ciężko będzie to... Jeszcze nie wiemy, jak to ugryźć, nie? No jest coraz lepiej, a wy od razu hejtowaliście. A teraz to już jest... Majonezik. Ty, Peter, zrób coś... Zrób śnieżkę bana. Jak trafię kogoś śnieżką, to ma perma. O. Ale to tylko ja mam. A co, Greg, zrobiłeś? Ty masz kika po prostu? Tak, tak, tego potrzebowałem. A ten ma rogi jeszcze i będzie mi trąbić. Kurwa, zamknij pizdę już tym trąbieniem. Zaraz w chuju mam ten serwer i idę na single player budować. Greg, pamiętaj, że ostatnio dostałeś prezent od Mikołaja. Zaraz przyjdzie taki sam, ale z opłatą przy odbiorze. Węgiel w prezencie. A drogi ostatnio. Ty, no i co? Ten dwór jest zrobiony, no co ja tu mogę więcej robić? Bez przesady, idziemy wnętrzem się zająć. No co ty, co wy kurwa robicie w mojej kopalni? Jak się okaże, tam na dole coś jest, ktoś inny tam mieszka, to mamy paru graczy mniej chyba. Aha, 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 i tyle z mojej kurwa eksploracji, mojej zajebistej kurwa jaskini! Bo ktoś se kurwa stwierdzi, że będzie w mojej jaskini kopać! To wygląda stare jak zjedzone gówno i wysrane ponownie, nie takie strawione, razy dwa. To nie wiadomo za co się złapać teraz. Co sądzicie teraz? Lepiej, nie? Nabiera kształtów. Ale o co wam chodzi z tym koblem? Tego kobla tutaj nie będzie. My to później zamienimy na inne bloki, ale zarys, jak masz to rusztowanie, trzeba najpierw zrobić. Wszystko, czat, ja teraz robię to wszystko z kobla, a ja po streamie sobie wszystko pozmieniam, tak? Tutaj drewno jakieś pododaję i tak dalej, ale na razie zrobimy główny zarys, no bo po co tak na streamie was zanudzać jakim czymś, nie? Na początku możemy właśnie designersko do tego podejść. Bez sensu to podmieniać na razie na inny blok. No jakby to tu zrobić, bo to jest git zrobione, to można zrobić jeden pokój i to porozdzielać. Ten dół możemy zrobić podwójny jakiś, albo nawet potrójny. O nie, kurwa, potrójnego nie możemy, bo tutaj jest to! Ale to będzie budowania, ty. Ty, jakby to zrobić z tymi skrzynkami, bo zrobiłem to jak debil. Usuniemy te skrzynki i zaczną się odtąd. Proste. O nie, to trzeba całe od nowa, bo tu chciałem robić takie piętro, że masz, wiesz, wolne i pa. Kumasz, zamknięte, możesz sobie wejść z jednej, z drugiej strony, kolejne piętro. Ale jestem gównem budowlanym, nie? I tu będą teraz dwa pokoje. Tu jeden i tu drugi. Albo tu zrobić... Ej, zamiast w dół, to tu! I tu będą niżej rozgałęzienia dopiero. I dalej będą rozgałęzienia na 4, 4, 4, to jest 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048. 2048 schodów tu będzie, w dół, rozgałęzienie na kolejne. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda z zewnątrz, nie? Trafił do nieba. Dobra, to trzeba skończyć. Chyba Nie, dobra, wyżej nie trzeba tego robić, nie? No wyższe te trochę... Nie, no takie... Takie wieże są git. Jakby to zrobić tą górę tu, tutaj? No,
Jakby to ugryźć, żeby to dobrze wyglądało, bo tu już zrobili jakieś kurwa mosty! Jak... Zaraz robię cofkę świata i od nowa gramy, nie? No! No i git, nie? Nabiera to kształtów, nie uważacie? Coraz lepiej, tu w środku zrobić okiennicę. Całą górę mi przejęli, jeszcze jak zrobili ją sztucznie, to koniec, nie? Nie, sztucznie jest podciągnięta. A, bo tutaj... A... Zobanato! Nie no, fajnie. Stary, kurwa, ty masz stąd znikać, nie wiem, czy ty to rozumiesz. Ciebie ma tu kurwa nie być. Jak to jest twoja chata obok, to ma... eksmisja. A, to ty, Gordix, tu... A poka jaką masz? Poka. Aha, bo ty to masz rozwinięte takie. Aha. Ku, aha. O ku, aha. Aha. A no dobra, to se mieszkaj. To git. Myślałem, że on ma tylko ten początek, a on całą chatkę ma. Na czym tu najlepiej wyfarmić ten level? Kto ma ekspiarkę? Ty, ale nie mam pochodni. Ma ktoś pochodnie? Ty, jak to daleko? O! Pająki! Dobra. Co robi archeolog? Szuka w gruncie rzeczy. Dobre, dobre. Dobre. Dzięki ci. Dobre, dobre. A wiesz, co robi ten? Dobra, to teraz ja mam. Co robi człowiek na kiblu? Guno. Wiesz, jakim samochodem jeździ gościu, który ma sraczkę? Kupę. Dobra, patrzcie na to, uwaga. Efektywność 4, biorę. Jeszcze mam fortunę 3 na chacie. Czajcie, mam fortunkę 3 na chacie schowaną. Teraz jak połączę, to będę mieć 4-3-3. Dlaczego ty bez przerwy mówisz do mnie, mój żuczku, bo się cieszysz byle gównem? No, 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 dobre ci, dobre. Dzięki, dzięki. Mam lepsze, mam lepsze, mam lepsze. Słuchaj tego. Czym jeździ kierowca autobusu? Autobusem. Wiecie, co mówi sztuczna inteligencja, jak się pomyli? Aj. No. O! Ale bym się zjebał stąd. I tyle skillofa by było, ty. Wiesz, co na wojnie nigdy się nie psuje działa. No to... To już słyszeliśmy trochę razy. Co mówi sepleniąca foka do drugiej, jeżeli się z czymś zgadza? Foki. Jaka jest ulubiona ryba detektywa śledź? Ta, dobre, dobre. Dzięki maszynista za piątkę. No, to fajne. A wiecie, jaka jest ulubiona ryba matematyka? Sum. Ulubiona ryba osoby bez rąk. Pstrąg. To wy chyba nie wiecie, co się stało w Ostrołęce. Chłop się chłopu zesrał na ręce. A wiecie jakie najczęstsze urazy są w Ostrołęce? Urazy łękotki. O, dobra, mam drugie. Najlepsze miejsce do spędzenia tego wieczoru kawalerskiego. Kawalerka. A wiecie, co się dzieje, jak na kawalerce był psychopatyczny chirurg? I co mówi? Kawałnerka. No mogę przesadzać z tymi żartami. W końcu nie jestem ogrodnikiem. Koniec na dzisiaj. Jak się nazywa żona świętego Mikołaja Renifer Lopez? Ta, dobre, a ja mam lepsze, słuchajcie. Albo nie, dobra, może żart ostatni, nie? Dobra, albo powiem. Co mówi położna, jak urodzi się alkoholik? Zrespił się. To od tego Minecrafta w głowie paruje. Jesteś takim żartem, że na pewno urodziłeś się o poranku. Koniec, kurwa. Ostatni. Ulubiona rzecz w ciągu dnia, którą robisz, to pranko. Dobra, kurwa. A wiesz, jak nazywa się ulubiony aktor wędkarzy Leonardo DiCaprio? Tak, dobra. Dobra, Maciejko, dzięki. Nie no, nie można przesadzać, nie? Nie ma co przesadzać, koniec, panowie. Wiecie, jak się nazywa... I co? Biorą, panie, biorą. Wczoraj teczkę mi zabrali, a dzisiaj już rower. Tak, to jest idealny moment, żeby skończyć, nie? Kiedyś do tego wrócimy. Dobra, ostatni, wiecie, z czym rymuje się kaktus? Też nie wiem. Ty, no teraz to nabiera kolorytu, nawet w środku, pomimo faktu, iż jest brzydkie. Ty, sądziliście, że nic się tu nie da zrobić, a patrzcie, jak ja ładnie to zrobiłem. To całe trzeba zniszczyć, zabudować.
O! Już myślałem, że to samego spodu, nie? Dobra, no. Dzisiaj to już tyle naklikałem w te klocki. O! Fajne. O. O, panowie, trzeba stąd iść. Musicie stąd odejść, nie? Ile można tu mieć, kurwa, tyle ludzi? Koniec z wami, kurwa, nie ma sąsiadów. Nie ma miłości, kurwa, sąsiedzkiej. Tylko ci dorwę. Ty, interesuje mnie, po chuj, wy cały czas, wy macie dom? Haha, mam śnieżki! Bez podjazdu jesteście teraz. Pyk, kurwa. I to działa! Stary, jak na paintballu się czuję jakimś. Jestem! 27 kili, nice. Kurwa, idź stąd, bo was pobanuję, no. Nie chodźcie już obok mnie. Nafarmiłem se, idźcie ze w świat. Greg, przemyśl to, czy chcesz trąbić. No z tymi klaksonami właśnie tak jest. Oho. O kurwa. To ty! Kurwa, weźcie już, nie tupcie tym, bo to wyłączę. Kurwa, tam się dalej trąbią. Ale rozmurzyło mnie to trochę. Dziękuję wszystkim za gościnę, fajnie się dzisiaj bawiłem. Mam nadzieję, że fajnie się wam oglądało. Cześć.